Starka Jewka. Zanim mogła starka Jewka w swojej chałupce na Budzinie. Cały czas była żywotno, zdrowo, dziś oborog ledwo zipie. Jene kąszczek nosa tyrczy spod puchowej pierzyny. To je przesadoni niepodobne, brakuje jej przy stole w kuchni. Leży stwora w łóżku słabo, do wyrchu się dziwo, do gębulki nic nie bierę, czasem kapkę po narzeko. Dziecka gipko się zjechały i nad nią lutują. Musimy doktora prędko wezwać, bo nam starka w łóżku wykitują. Nie trzeba było długo czekać, z dołu widać terynówkę. Doktor wyparował z auta, w ręce dzierży torbę pod pachą o aktówkę. Bado starkę, łoklepuje, zagląd do dowola. Nie ma starko inszej rady, prawi, bierymy was do szpitala. Za nic z wami nie pojadę, starka z łóżka cienko pisko. I ja chcę umrzeć w swojej chałupie. Znakiem krzyża się przeżegnała i pod pierzynę schowała. Doktor zmarszczył swoje skronie, myśli, dedukuje, zawołał dziecka do izby i tak im przekazuje. Na nic moi tu starani starka je uwzięto, zapolcie przy łóżku białą grumniczkę i dzwońcie po księdza. Jak to starka usłyszała, wyskoczyła z łóżka boso dyr do karetce, bo w tym gunie zapomniało o swoich budkach. Ja mam tyle do roboty, nie chcę jeszcze księdza, będę łykać cetle i syropy, co by w chałupie być na święta. Nie minęły dwa miesiące, starka zajsą w chałupie, zdrowo, gipko uśmiechniono, jako downi dbało o swoją gospodarkę. Był to wiersz Tomiku Cisownickiej Rymy, a autorką jest pani Krystyna Morys-Grochal. Pięknie was witamy. Pięknie was witamy. Małgosia zaczęła tak pięknie tym wierszem. Słuchajcie, a my są dzisiaj, wiecie, kaj my są? Przygarnęli nas w końcu do swego pieca w dworku cieszyńskim, słuchajcie. I mają tu taką czoskulę, jak kiery za nie może. Jak czuję, że go coś jakieś zbiero, to niech się tu wybierę i niech się tej czoskuli spróbuję, na pewno będzie lepiej. Będzie lepiej i po czoskuli, i po kawie, a my mamy dziś o solenizantów, żeby nas też tu mogli na tą kawę i zaprosić, prawda? No właśnie, słuchajcie, w tym dworku cieszyńskim to tu robią wiesiela, urodziny, imieniny, chrzciny, no i tak nam się zdarzy, najbliższa okazja, co by się tu spotkać, napić się jakiej kawy dobrej, to będą urodziny Andrzeja Ponczy, bo on świętuje, słuchajcie, nasza redakcja sportowa jest w jego rękach, więc mu życzymy wszelki pomyślność, niech się mu darzy w życiu zawodowym, osobistym, niech nie brakuje mu zdrowia, szczęścia, radości, no i niech nam dali relacjonuje z tych boisk, co tam się dzieje, te skoki narciarskie, jako tam nam wychodzą, te wyścigi kolarskie, ten tenis ziemny, no i wiele, wiele różnych innych dyscyplin, on to ma wszystko w małym palcu, także Andrzeju, wszystkiego najlepszego od nas wszystkich. Dzisiaj obchodzi też urodziny Aneta Legiersko-Skoniakowa. Wszyscy ją na pewno znacie. Przepiękne lica, przepiękny warkocz i przepiękny uśmiech. I niech tak zostanie. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, moc radości i nadal słońca w duszy życzy cały portal OX.pl. Anetko, niech ci się wszystko dobrze wiedzie, a życie niech ci się splato tak pięknie, jak kota koronka koniakowska, którą promujesz. Wszystkiego najlepszego ode mnie również z całego serca. A już jutro, 10 grudnia, swoje urodziny obchodzi pani Bożena Byrdziak z Harbutowic. Tak więc z okazji urodzin wszystkiego najlepszego, zdrowia, samych pogodnych dni, a przede wszystkim błogosławieństwa Bożego. Tego życzy brat Wojciech z rodziną. A teraz życzenia dla pani Katarzyny Zagóry z Cieszyna, która niebawem obchodzi swoje urodziny. Życzymy ci zdrowia, radości, pomyślności oraz niesłabnącej pogody ducha. Byś godziła się z tym, czego zmienić nie możesz i odwagi, aby zmieniała to, co zmienić potrafisz. I oczywiście szczęścia, żeby ci się jedno z drugim nie pomyliło. Kaśka, wszystkiego naj, życzy cała ekipa z Bieszczad. A na koniec życzenia przesyłamy do Ewy Gołębiowskiej z Zamku Cieszyn, szefowej od całej redakcji portalu OX.pl. Po pierwsze, bo ma urodziny 13 grudnia i tu najlepsze życzenia, wiele zdrowia, szczęścia, pomyślności. A po drugie, chcemy podziękować za kultywowanie pięknej tradycji Śląska Cieszyńskiego,
zatworzeni pozytywnego szumu, kiery łączy, scalo i niekiedy aj zachwyco. Po czwarte, by nigdy nie brakło kreatywnego myślenia i dobrego podejścia do pięknych rzeczy. Tego życzy cała redakcja portalu OX.pl. Moi roztomilina, dzisiaj to już wszystko. My z Dorotką jeszcze na tę czoskulę, a potem jeszcze na jakiś szpacer koło Łolzy, bo to rzut kamieniem. Także żegnamy się z Wami. Zapraszamy na muzyczny prezent i pamiętajcie o życzeniach. Do przysyłania je zawsze jeden adres mailowy. życzenia@ox.pl. Do widzenia za tydzień. Przyjemnej niedzieli. Grzechów swych, ty wymazałeś je. Klęczę w ramionach twych, otulony pielą. Nie liczę grzechów swych, wymazałeś je. Uniżasz się, miłosierny. Swej, zawsze wierny, nie wypominasz żadnej z moich win, wybaczasz mi, przy sercu twym. Niezmienny, powracam.